Siemone maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj odcinek czysto informacyjny. Mam do przekazania wam kilka rzeczy, zresztą sami widzicie, że chyba jest odpowiedni czas na to, żebyśmy pogadali, więc dzisiaj będziemy gadać. Jak na pewno zauważyliście, przynajmniej większość z was, która interesuje się tym kanałem, nie było mnie przez ostatnie kilka dni, chyba od soboty do dzisiaj, czyli środy. Już mówiłem wam wcześniej w odcinkach, że będę się przeprowadzał, niestety, albo stety, nie wiedziałem, że to będzie tak szybko, że to tak szybko nastąpi, tak? Przeprowadziłem się, w sumie w kilka godzin spakowałem się i wróciłem do domu. Jestem już w domu. Tutaj niestety zastałem dość takie ciężkie warunki do nagrywania, bo mam nowy pokój, który jest mały, którym jest starym pokojem mojego brata. No i musiałem wszystkie te moje graty, dwa monitory, oświetlenia, wszystko tak naprawdę musiałem od nowa jakoś ustawić i tutaj się zmieścić. Musiałem przemeblować praktycznie cały mój pokój i mojego brata. No i potem pojawił się problem z tym, jak już ustawiłem wszystko, że niestety ściany w byłym pokoju mojego brata są nie dość, że żółte, bardzo brzydkiego koloru, to jeszcze obklejone różnymi naklejkami w Angry Birdsy, auta, SpongeBoby i wszystko co tylko się da. Więc no uznałem, że to nie jest dobre tło dla mnie. Ja lubię mieć ładne tło, lubię ogólnie jak na moim kanale jest ładnie, co pewnie zauważyliście, więc od razu zamówiłem blue screena, którego widzicie za mną. Jest to kawałek materiału, który jest dość twardy, dość ładny i naprawdę bardzo mi się to podoba. No i jeżeli chodzi o brak filmów, to by było na tyle. Jeszcze raz przepraszam, bo nie dałem wam znać na YouTubie, dałem wam znać na Facebooku, ale nie dałem wam znać na YouTubie, więc pewnie część z was się niecierpliwiła albo martwiła. Jestem żywy, wszystko jest w porządku. Kolejną częścią tego vloga będą subskrypcje. Niecały nawet miesiąc temu dziękowałem wam za 150 subskrypcji i było to dla mnie wielkim wynikiem i bardzo mnie to cieszyło. Dzisiaj mam już 870 subskrypcji. To w jakim tempie to wszystko rośnie, w jakim tempie ten kanał rośnie, to jest naprawdę niesamowite i... Nie będę płakał, ale naprawdę bardzo serdecznie wam dziękuję za to wszystko, co dla mnie robicie, bo widzieć wsparcie wasze i że wam się to podoba, to jest naprawdę coś, o czym ja marzyłem od bardzo dawna i bardzo się cieszę, że wam się to podoba i że ten kanał rośnie. Mam nadzieję, że dalej będzie, może nawet do końca życia rosnąć takim tempem, jak rośnie teraz i ja będę z tego zadowolony. Robię filmy dla was, ja bardzo je lubię robić, ale takim głównym celem to jest to, żeby wam się one podobały i widać, że te filmy wam się naprawdę podobają i za to jeszcze raz chciałem wam bardzo, ale to bardzo wszystkim podziękować. No i z tej racji też przechodzimy do kolejnego etapu tego filmu, czyli do 1000 subskrypcji. 1000 subskrypcji myślałem, że będzie jeszcze za kilka miesięcy. Najprawdopodobniej będzie za... nie chcę strzelać, ale całkiem niedługo. Kilka osób pisze, żebym pomyślał nad takim specjalem na 1000 subskrypcji. Tak naprawdę nigdy nie myślałem, że będę robił jakieś specjale, więc nie będę raczej robił specjali. Myślę, mam wizję takiego vloga, challenge'u z moją dziewczyną, który będzie całkiem fajny, który ja zawsze chciałem nagrać. To nie będzie kondom challenge, nie bójcie się, to nie będzie kondom challenge. Będzie, myślę, że całkiem fajnie, więc to będzie jako specjal, ale też chciałbym nagrać takie w końcu prawdziwe Q&A. Było kiedyś, było bardzo słabe, było takie, że odpowiadałem sam sobie na pytania, więc chciałbym, żebyście pod tym filmem zadali mi pytania do Q&A. Q&A pojawi się na przestrzeni też następnych dni, jakoś właśnie w okolicach 1000 subów, żebyście mnie lepiej poznali, bo na pewno jest was już dużo więcej niż na samym początku. Na samym początku znałem praktycznie wszystkich, którzy komentowali mi filmy. Teraz staram, znaczy jak widzicie, odpisuję dosłownie praktycznie w 99% wszystkim. Na każdy komentarz odpisuję. Staram się utrzymać tą częstotliwość odpisywania jak najdłużej, bo dla mnie to jest bardzo przyjemne odpisać na komentarze, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli dalej sprawy będą tak rosły, jak rosną teraz, to będzie to cholernie trudne, ale dopóki będę mógł, będę odpisywał na wszystkie komentarze, obiecuję, znaczy takie logiczne komentarze, rozumiecie? No i chciałbym zrobić takie Q&A i chciałbym, żebyście wy mnie lepiej poznali i może ja dzięki temu też poznam lepiej was, bo po to jest ten kanał, ja naprawdę, to nie jest gadka taka na pokaz, tylko ja naprawdę chcę być z wami jak najbliżej. Szanuję was, doceniam was, bardzo wam dziękuję, że jesteście i tak więc jeżeli macie jakieś pytania do mnie, to w komentarzach. Cały czas go stytykuluję tymi rękami. Dobra, myślę, że więcej nie będziemy się rozwodzić na żaden temat. To, o czym chciałem z wami pogadać, pogadałem. Mam nadzieję, że się nie obraziliście, że nie było kilka dni filmów. Obiecuję, że filmy będą. Będę starał się nagrywać więcej. Mam nadzieję na więcej GTA i więcej wszystkiego. Bardzo wam serdecznie dziękuję za obecność, dziękuję za wysłuchanie. Jeżeli wam się spodobało, to nie musicie w tym filmie dawać łapek, ani w górę, ani w dół. Możecie go po prostu olać, tylko chciałem was poinformować, więc trzymajcie się bardzo serdecznie. Pa, pa!